Witaj aniołku, siadam do twojego rozkładu. Skończę, od razu ci go wyślę na maila. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Zaczynamy. Na początku zacznę od twojego życia uczuciowego i spytamy na tego mężczyznę, o którym pisałaś w mailu, tak? Ten, którego znasz od kilku lat. Sprawdźmy. Skup się, kochana, na nim. Ja skupię się też na nim. No od razu karta, jak widzisz, wypadła. Znacie się od dawna, tak? Mieliście do siebie bardzo ciepłe uczucia. To jest jeszcze ta karta nie bierze udziału w rozkładzie, no ale już zaczęliśmy myśleć i od razu nam wypadła. Następna, która wypadła. Sprawiedliwość. Wszystko przyjdzie w swoim czasie. Dobra, kochana, teraz zaczynamy już rozkład. On, czas teraźniejszy. Proszę kartę. On, czas teraźniejszy. Ty, kochana, czas teraźniejszy. Ty, czas teraźniejszy. Ty, Magdusiu, czas teraźniejszy. Jego życiowy cel. Jaki jest jego życiowy cel, kochana? Jego życiowy cel. Jaki jest jego życiowy cel? Proszę o kartę. Jaki jest jego życiowy cel? Jaki jest twój życiowy cel? Jaki jest twój życiowy cel, Magdo? Jaki jest twój życiowy cel? Znowu to samo. Spójrz, kochana. Wiesz, jak to jest? Jak to jest magia w kartach? Jego podświadome, nieświadome dążenia w tej sytuacji. Jakie są? Jakie są jego świadome, nieświadome dążenia w tej sytuacji? Nieświadome, podświadome dążenia? Jakie są twoje nieświadome, podświadome dążenia? Jego prawdziwe uczucia co do ciebie. Jakie są jego prawdziwe uczucia co do siebie? Co on czuje? Proszę karty tarota, pokażcie mi, jakie są jego prawdziwe uczucia. Jakie są twoje, Magdo, prawdziwe uczucia do niego? Co wyniknie z tego wszystkiego? Czy związek ma rację bytu? Co wyniknie z tego wszystkiego? Czy ten związek ma rację bytu? Okay, prosimy jeszcze. Kartę weźmiemy. Szepty miłosne. Jakie są jego prawdziwe uczucia? Co do Magdy? Bardzo proszę. Szepty miłosne o podpowiedź. Jakie są jego prawdziwe uczucia co do Magdy? Czy ten związek ma rację bytu? Czy ten związek ma rację bytu? Bardzo proszę o kartę. Czy ten związek ma rację bytu? Bardzo proszę o kartę. Czy ten związek ma rację bytu? Ma rację bytu ten związek. Bardzo proszę o kartę. Czy ten związek ma rację bytu? Bardzo proszę o kartę. Czy ten związek ma rację bytu? Czy ten związek ma rację bytu? Proszę o kartę.
Okej. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Do aniołów. To jest bardzo ważne pytanie. Takie naprawdę, jakie są jego uczucia w stosunku do Magdy? Bardzo proszę o odpowiedzi aniołów. Jakie są jego prawdziwe uczucia co do Magdy? Czy ten związek ma rację bytu? Spójrz, kochana, to jest podpowiedź dla was. Brakuje wam komunikacji po prostu w tym czasie. Piąta czakra to jest czakra gardła. Potrzeba komunikacji między sobą. Tak, kochana, on czas teraźniejszy. Powiem ci, że on nie jest za jakby... Nie jest za bardzo szczęśliwy, tak? Nie jest. Spójrz na tą kartę, szóstka mieczy. Czy ma ochotę po prostu uciec z danego miejsca, gdzie jest? Czy myśli o tym, żeby po prostu fizycznie nawet opuścić, wyjechać? Ten rozkład robimy dla ciebie. To powiem ci, że w jego myślach na dzień dzisiejszy brał pod uwagę was oboje. Ale jakiś jest konflikt w nim. Dlaczego mu jest tak trudno podjąć tą decyzję? Ponieważ są te miecze. Ta osoba tutaj, co tak siedzi skulona, symbolizuje ciebie. Widzisz? On tutaj jakby tak wziął ten patyk i tak próbuje przypłynąć na drugi brzeg. Ale dlaczego są te miecze? To są trudności. To jest on, jego energia na ten moment. On o tobie myśli. Ale jak widać, sytuacja czy warunki, w jakich on się znajduje, nie sprzyjają temu, żebyście mogli być razem zacząć. Ponieważ gdybyście nawet opuścili te miejsce, gdzie jesteście, ty w tym miejscu, on w swoim, czy on nie może wyobrazić sobie waszej przyszłości, czy nie wie, gdzie byście osiedli, czy nie wie, jak ta relacja by się potoczyła. Jakieś on napotkał przeszkody. Tutaj widzisz te miecze, to są właśnie te przeszkody. Ty powiem, kochana, tutaj są te karty, ty w obecnej sytuacji teraz, tak? Czujesz się samotna. Czujesz się samotna z takim niewielkim, jakby z taką niewielką nadzieją patrząca w przyszłość. Jest przy tobie młoda osoba, to może, wiesz, to jest paź, on może wskazywać na dzieci, jeżeli masz dziecko, tak? No po prostu na młodą osobę, która jest jakby, to jest paść monet, dla mnie to zawsze pokazuje, jakby ta osoba była czasami uzależniona, tak jak dziecko, czy jak partner młodszy, czasami finansowo nawet od ciebie. To wszystko, co teraz się jakby krąży wokół ciebie, to jest twoja samotność i po prostu taka osoba, która jest związana z tobą. I jakbyście byli od siebie nawzajem uzależnieni, w sensie takim. Teraz jego życiowy cel, tego mężczyzny. Jego życiowym celem jest mieć szczęśliwe życie, tak? Życie pełne uczuć, po prostu być w miejscu, tak jak widzisz, ci ludzie mają tu jedzenie, picie, bawią się dobrze, tak? Jego pragnieniem jest, tego mężczyzny, o którego pytasz, żeby po prostu w jego życiu niczego nie zabrakło. Ponieważ dla nich tu, jak widzimy, niczego nie braknie. Nie jest brak niczego. Ich zadowolone twarze, wylewające się tu po bokach od dostatku i ogólnie ich szaty, wszystko mówi o tym, że są zadowoleni z sytuacji, jaka teraz jest. Nie ma wiele, nie jest to dziesiątka pucharów, jest trójka, ale są szczęśliwi, szczególnie w tej tutaj, w tej talii, w tej karcie, a właśnie według niej teraz patrzymy. To jego właśnie jakby celem jest być szczęśliwym, po prostu, żeby niczego mu nie zabrakło. Twoim za to celem jest spotkać swoją bratnią duszę, widzisz? Ta karta wam wyskoczyła, jak tasowałam. To twoim celem albo na ten moment jestem mężczyzna i ty czujesz, że to jest jakieś połączenie między wami, tak? Ponieważ drugi raz ona wyskoczyła, a zawsze jeżeli dwa razy ta sama karta się pojawi, to jest takie potwierdzenie podwójne.
I to jest bardzo istotne, że ona znowu wypadła i szczególnie w twoich tych takich życiowym celem, to znaczy jest spotkać swoją bratnią duszę. A jeżeli pytamy o niego, to na ten moment twoim celem jest jego osoba. To jest ta osoba na ten moment, tak? Jego podświadome, nieświadome jakby dążenie w tej sytuacji to jest, zobacz, rycerz kielichów. Jego nieświadomym dążeniem jest taki punkt, żeby po prostu ofiarować ci miłość, ofiarować ci przyjaźń, ofiarować ci wszystko, co może być w tym kielichu. W tym kielichu jest zawsze, kielichy symbolizują uczucia. To na pewno coś miłego, tak? I jego takim nieświadomym, to znaczy on ma gdzieś to w głowie, tylko czasami może tego być nieświadom, tych uczuć, ale czuje to, dlatego może jest tak ciężko mu cokolwiek tutaj zadziałać, ponieważ on nie rozumie może tych uczuć, tak? Może nie jest pewny, co ty myślisz, tak? Może boi się odtrącenia, może myśli, że źle zinterpretujesz, ale podświadomie pragnie tego. Pragnie ofiarować ci uczucia i to nie ma tu bez dwóch zdań. To jest na pewno u niego. Ty, powiem, kochana, nie podświadomie, nieświadomie chciałabyś, żeby niczego ci w życiu nie zabrakło, tak? Żebyś mogła opływać, no nie opływać, tylko ta karta pokazuje, tak? Że po prostu jeździłbyś kasę, miała, żebyś była zadowolona, żeby wszystko się potoczyło jak w najlepszym kierunku, tak? Tak jak widzisz ta karta, ona jest bardzo słoneczna. Żółty kolor w tarocie zawsze oznacza szczęście, jak słońce, tak? I tu spójrz na tę kartę i te pieniądze, i te wszystko piękności, i ten piękny ptak na jej dłoni, ta jej szata. Po prostu twoim takim nieświadomym lub świadomym, chociaż my tu stawiamy nieświadomy, jest po prostu, żebyś była szczęśliwa, żeby niczego ci nie zabrakło, no to tak widzisz tutaj. Potem jego prawdziwe uczucia co do ciebie, tego mężczyzny, spójrz. On jest bardzo tobą zainteresowany pod względem, może nie na tyle cię dobrze zna jeszcze, ale bardzo mu się podobasz wizualnie. Może twoje ciało, oczy. Ogólnie jest zainteresowany, tak jak to mężczyzna patrzy na kobietę, tak? Bardzo, bardzo mu się podobasz. Tu jest, zobacz. Spójrz. Która czakra? Jego uczucia. Cały czas jesteś u niego w głowie. Spójrz tylko na tą kartę. Ta karta, jeszcze kochana z tym, to jest karta wybaczenia. Powiem ci, że w tej sytuacji, tutaj, że on myśli wybaczenia i tej energii, powiem ci, że co on do ciebie czuje? On do ciebie czuje na pewno pociąg fizyczny. Jak na ciebie patrzył, na pewno po prostu bardzo mu się podobałaś. Na pewno dużo myślał o tobie i myśli, bo po prostu pytamy jego o ten moment, tak? Ale jakby prosił cię o wybaczenie tutaj w tej karcie forgiveness, ponieważ na ten moment, jak widzisz, oni nie są zupełnie jednością. On tu jest jakby złoto i ze srebro, tak? Tu jest potrzebna jakby coś, żeby musiało się zadziać, tak jak magia lub czas, żeby to mogło mniej więcej wszystko nabrać podobnego koloru. Tu za bardzo te dwie osoby się różnią ten moment, z różnych może to powodów, tak? Ale bardzo dużo o tobie myśli. Bardzo mu się podobasz. Tu jak widzimy, chciałby nieświadomie ci dać uczucia. Może on po prostu tego nie rozumie. Może on nie wie, czy mógłby cię pokochać. Bardzo mu się podobasz. Nie chciałby, żeby to jakby źle, żebyś to zrozumiała. Może na ten moment nie jest pewny, czy mógłby ci ofiarować serce. Bo to jest tylko w podświadomości. A nie jest tego świadomy. Czekaj, kochana, twoje, to zobacz twoje uczucia co do niego. To raczej tu widzisz, miłości nie ma, ani niczego. Tu jest raczej bardziej taka energia, taka zadziorna, że chciałabyś o niego walczyć. Z jednej strony, jakby się nie udało, to byś była gotowa się wycofać. I rycerz na koniu, to wiesz, to jest coś takiego ulotnego. On przyjedzie, on za chwilę może sobie się zawrócić. To nie jest takie nic pewnego, to nie jest tak jak król, że on siedzi na tronie, już on ma też takie swoje miejsce, on obrał swój punkt i on już wie, co chce. Tutaj nie, to tak jak ty, nie wiesz jeszcze, czego chcesz, czy chcesz jego, czy kogoś innego, nie jesteś zdecydowana na ten moment, to trudno jest mówić o jakichś uczuciach do niego. Sama byś widziała, czy z tobą rezonuje, bo wiesz, tak jak ci powiem, jeszcze napomknę, każda osoba musi znaleźć w swoim życiu wróżbitę, czy kogoś, z kim będzie rezonować. Na koniec czytania będziesz widziała,
Na pewno słyszałaś w moich filmikach, dlatego ci mówię to, co jest w kartach, bez ubarwiania, dlatego nie potrzebuję nigdy żadnych dat urodzenia, po prostu ja zawsze staram się bardzo wyczuć to, co mówią karty, ci mówię to, co widzę. Jeżeli na przykład ty powiesz, że go kochasz, a tu nie pokazuję, powiesz, okej, to powiedz mi prawdę, że z tobą po prostu tu nie rezonuje, na przyszłość będziesz wiedziała, okej? Nie widzę, żebyś ty go kochała, ani się podkochiwała, ani bardzo, bardzo, bardzo mocno lubiła ten moment. Po prostu jesteś w takiej energii, że chciałabyś, ponieważ to jest samotne, może to jest punkt jeden, może to on, żeby go nie ominąć, więc z różnych powodów, tak jak to ktoś o kogoś wojuje, tak? Ale to jest taka, wiesz, uczucia, to troszeczkę inaczej się interpretuje. I powiem ci, że to jest nawet bardziej niż u niego, ponieważ on o tobie myśli, on bardzo mu się podobasz, uczucia. Z twojej strony troszeczkę tego nie ma i powiem ci, że to nawet on jest w gorszej sytuacji tutaj niż ty, tak? No bo on taki bardziej... czekaj. Zobaczmy, jeżeli byście szansę dali tej relacji, tak? Jeżeli tu by wszystko się zadziało tak, jak trzeba będzie, to jakie możliwości są dla tego związku? Czy są w ogóle szanse, czy to w ogóle nie ma szans, tak? Spójrz, kochana. Trzeba by było okazać swoje uczucia. To ja myślę, że z twojej strony. No, z jego na pewno też, tak? Ale może ty powinnaś pierwsza, bo ty bardziej masz taką energię, taką, jak ja tu widzę... Niby tu chciałabyś, tak? Ale zupełnie jakby tego nie pokazujesz. I on może to jakoś opacznie odbierać i dlatego jest tak, jak jest w waszej relacji. Potrzebna jest cierpliwość, widzisz? W tej sytuacji powinna jest cierpliwość być. Pokazywać swoje uczucia i spójrz. As pucharów. Przecież ta karta symbolizuje miłość. Powiem ci, że jeżeli byś dała czas jakby temu związkowi, tak, była cierpliwa i żebyście oboje pokazali prawdę i na przykład jeżeli ktoś nawet go lubi, to nie upiększaj, tylko będzie, ty wiesz co, na przykład lubię cię, daj mi troszeczkę czasu, możemy sobie dać. Ogólnie, jeżeli będziecie pokazywać prawdę, co czujecie, żeby druga osoba nie była zmieszana, wiedziała na czym stoi, to jest jak największa szansa na miłość, ponieważ to jest najpiękniejsza karta, tak? Wskazująca miłość. Czekaj, zapytamy wahadełka od razu. Czy jest szansa, żeby to był ten jedyny twoja miłość? Czy jest szansa dla ciebie, kochana? W prawo tak, w lewo nie. Czy jest szansa, żeby ta osoba stała się twoją jedyną, twoją miłością? Czy jest szansa? Czy jest szansa, żeby ten mężczyzna stał się twoim jedynym? Czy jest szansa? Tak. Czy ta relacja potrzebuje czasu? Czy ten mężczyzna potrzebuje czasu na zastanowienie się? Czy on potrzebuje czasu? Czy on potrzebuje czasu? Czy ta relacja potrzebuje czasu? Czy ten mężczyzna potrzebuje czasu? Czy ta relacja potrzebuje czasu? Czy ten mężczyzna potrzebuje czasu? Tak. Czy on będzie ciebie kochał? Czy będzie kochał ciebie w przyszłości? Czy będzie kochał ciebie w przyszłości ten mężczyzna? Tak. Zobaczmy, czy będziesz z nim w związku. Czy będziesz z nim w związku z tym mężczyzną w przyszłości? Tak. Czy ten mężczyzna ma inną kobietę? Czy ma inną kobietę w swoim życiu? Już w lewo się kręci. Nie ma. Czy on jest teraz samotny, ten mężczyzna? Czy on jest samotny w tym momencie? Tak. Czy ten mężczyzna ma obecnie żonę? Czy ten mężczyzna ma obecnie żonę? Nie.
Tuda kochana, powiem Ci tak, teraz jak wychodełko, sama widziałaś, jeżeli będziesz cierpliwa i dasz szansę, tak, okażesz uczucia, na pewno pieszo, bo Tobie robi ten oskar, to nie ma pojęcia, gdybym jemu to robiła, to on by miał wiedział, jakie kroki poczynić, tak? Robię to dla Ciebie, lecz to stawiam jakby to wszystko dla Ciebie, jakby daję w Twoje ręce, bo wiesz, tarot to jest przepowiednia tego, co może być. To nie jest wyrok, że tak ma być. Jeżeli nic nie zrobimy, to nic nie będzie. Jesteśmy świadomi, tak? Jak tarot działa. On jest pokazany od wszechświata, tak może się stać, gdy coś zrobimy. Bo to jest możliwość jakby. Czasami nie ma tej możliwości, wszechświat mówi nic, tego nie będzie, a czasami pokazuje, szczególnie, że prawdopodobnie to jest Twoja bratnia dusza. Jeżeli będziesz cierpliwa, to powiem, że jak najbardziej ta relacja. On jakiś, jak widzisz, on ma jakieś problemy w tym momencie. Może nie jest pewny uczuć, może czegoś się boi, może się boi rozczarowania, może się boi, że źle zinterpretujesz jego słowa, może się boi, że sama nie wiem nic, na tego imienia nie znam, może się boi w jakimś sensie, że powie a ty, i wyśmiejesz go, no nie wiem, sama milion może być różnych rzeczy, no, można by było tutaj powiedzieć, czego on akurat się boi, ale bynajmniej na ten moment, jak widzisz, nie jest jakby łatwo mu cokolwiek zrobić. Dobra, kochana, weźmiemy drugie karty. Spójrzmy jeszcze w drugie karty, czy kogoś poznasz. O tym mężczyźnie wiesz, ale pytałaś jeszcze... Czekaj, co jeszcze, wiesz co, na jego zrobimy... Tutaj mam karty te przygotowane. Zrobimy jeszcze na niego jeden rozkład. I spójrz, zapytajmy, czy ten mężczyzna ma potencjał, żeby zostać swoim jedynym. To tak jakby upewnienie się. Sama zobaczysz, co będą karty pokazywały. Wahadełko powiedziało... Zobaczymy, co pokażę. Jeszcze jedna karta, żebyś wiedziała po prostu, na czym stoisz, tak? Bardzo proszę. I karty pokażą, czy ta osoba ma potencjał na to, by być tą jedyną w Twoim życiu. Bardzo proszę, karty. Niech karty pokażą, czy ta osoba ma potencjał, by być jedyną w Twoim życiu. Nie chcę pokazać się. Czy ta osoba ma ten potencjał, by zostać tą jedyną? Czy jeszcze jakaś karta chce się pokazać? Nie. Okay. Następne pytanie. Czy istnieje możliwość zaangażowania się emocjonalnego w tym związku? Czy istnieje możliwość zaangażowania się emocjonalnego w tym związku? Bardzo proszę, karty tarota, pokazanie. Czy jest możliwość? Okay. Co może być przeszkodą? Co może być przeszkodą w tej relacji? Co mogłoby być przeszkodą? Co jest siłą w tej relacji? Co mogłoby być siłą w tej relacji między Wami? Co jest siłą w tej relacji? Co jest siłą między Wami w tej relacji? Bardzo proszę. Kartę. O! Cudo! Kochana. Kochana, to jest super zapowiedź, powiem Ci. Troszeczkę. Co jest siłą w tej relacji? Co możesz zrobić, by pomóc tej relacji? Co Ty możesz zrobić? Co mogłabyś zrobić, by pomóc tej relacji? Co mogłabyś zrobić? Co mogłabyś zrobić? Tak jak myślałam. Co ta osoba mogłaby zrobić? Co on mógłby zrobić, by pomóc tej Waszej relacji? Czy będziecie szczęśliwi? Czy będziesz z nim szczęśliwa, gdy będziesz w tej relacji? Czy jeszcze jakaś karta chce się pokazać? Czy będziesz z nim szczęśliwa? Nie, okej, mamy inne.
będziesz z nim szczęśliwa. Czy będziesz z nim szczęśliwa? Czy wszystko się powiedzie? Czy będziesz z nim szczęśliwa? Bardzo proszę karty o podpowiedź. Czy będziesz z nim szczęśliwa? Czy będziesz z nim szczęśliwa, kochana? Czy karty chciałyby udzielić jakiejś odpowiedzi? Czy będziesz z nim szczęśliwa? Bardzo proszę o podpowiedź. Czy będziesz z nim szczęśliwa? Okej. Jeszcze poprosimy te karty. Rozjaśnienia sytuacji. Będziesz z nim szczęśliwa. Bardzo proszę. Weź kartę do tego rozkładu. To będzie wyglądało, czy jeżeli ta relacja dojdzie do skutku, czy będziesz z nim szczęśliwa w tym związku. Będziesz z nim szczęśliwa. To będzie wyglądało. Czy będziesz z nim szczęśliwa. Czy jeszcze jakaś karta chce się pokazać? Nie, dziękuję. Jeszcze spróbujemy tutaj wahadełkiem, zaraz będę czytać. Czy będziesz szczęśliwa w tym związku, jeżeli związek dojdzie do skutku? Tak, będziesz z nim szczęśliwa. Tak, kochanie, czy ta osoba ma potencjał na to, by być tą jedyną? Spójrz, jaki ma potencjał na ten moment. Dlatego potrzebujesz dużo cierpliwości, jak widziałeś wcześniej. Ta osoba tutaj siedzi w środku, jest ogrodzona mieczami. Jest odgrodzona od całego świata, nie tylko od ciebie. Ogólnie ona wewnątrz ma jakiś problem, bardzo czuje to. To nie są problemy tylko z pieniędzmi czy z czymś, nie. Ona po prostu może mieć nawet depresję, może po prostu nie widzieć sensu życia, może mieć różne problemy emocjonalne. Ona się odgradza. To na ten moment, czy ta osoba ma potencjał, by być tą jedyną, to tam była cierpliwość. Uważam, że na ten moment potencjał. Potencjał to ma mały. To zależy, jak bardzo będzie ci na tej osobie zależeć i czy będziesz chciała podjąć kroki, bo ciężko, nie ma takiego czegoś, że nawet gdyby to było 10 mieczy, tak? Osoba jest zraniona, to ma taki potencjał, że ta osoba nic nie zrobi, ale ty możesz jej pomóc. To tak jak ktoś w depresji, tak? Można go wyciągnąć, ale czy on ma potencjał? On po prostu leży. Tak samo tutaj, to jest tyle smutku, tyle wszystkiego, że trudno powiedzieć, żeby ta osoba w ogóle miała chęć cokolwiek w swoim życiu robić, a co mówiąc jeszcze szukać relacji czy coś. Czy istnieje możliwość zaangażowania emocjonalnego? Spójrz, kochana. Jeżeli ktoś tutaj w tym, może to oboje nawet, jeżeli ktoś przestanie rozpaczać na tym, że się nie udało, tak? Że wylało się wszystko, stracone jest, te kielichy, jak widzisz, czy są odwrócone, wszystko się wylało, ta osoba rozpacza, ale nie widzi, że tu są jeszcze dwa pełne. A to pytamy, czy jest możliwość zaangażowania się. To powiem ci, że jeżeli ktoś przestanie rozpaczać, może to być ta osoba, że coś tam w życiu się nie poukładało, a spojrzy inaczej, to tak, ponieważ spójrz, tu są jeszcze prawo wyborów, tak? Można wybrać, można płakać, smucić się, można wybrać szczęście. W każdym kielichu jest coś innego. Ale spójrz tutaj, tu jest dwa kielichy. To jest karta miłości. To jest bardzo piękna karta miłości. I czy ma? Oczywiście, że ma. Oczywiście, kochana, że ma. Żeby tylko wyjść z tej energii, dać jakby szansę tej osobie, ją wyciągnąć z tego, to jak najbardziej ma się zaangażować, można bardzo emocjonalnie. To może być coś pięknego. Zaraz do tego dojdziemy. Spójrz jeszcze na tą kartę. Karta Słońca. Mam nadzieję, że wiesz, że w tarocie karta Słońca to jest po prostu jedna z najpiękniejszych kart. To jest wszystko po prostu dla was. To jest jak od Boga, tak?
To jest coś pięknego. A przeszkodą co może być? Przeszkodą może być to, jak tutaj patrzymy, to jest zagrodzone to gniazdko, tak? Ono jest zagrodzone, żeby tych buław nie było, to by zupełnie te, jakby kawałek ich świata był bardziej otwarty, ale to jest pozagradzane, nie wiadomo po co ktoś to pozagradzał. Przeszkodą może być to, że jedno od drugiego będziecie się odgradzać, tak jak tutaj. Nie, żeby kogoś nie ograniczać, nie odgradzać się oboje od siebie, nie odgradzać się ogólnie od, jakby, że ktoś chce udzielić pomocy, żeby ta druga osoba się nie odgradzała, nie mówiła, że nie trzeba, żeby tak jak było tam, pamiętasz, stoczakro gardło, musicie rozmawiać. Po prostu to może być przeszkoda w tym, żeby to wszystko mogło jakoś pięknie zadziałać. I widzisz, że to jest i to siła w tej relacji. To, że strasznie dużo jest kielichów. Nieważne, że nawet, że tutaj płacze, a najważniejsze, że są uczucia. Trochę wiadomo, no tutaj płacze ta osoba, po prostu coś się powaliło w życiu. Ale spójrz na te karty, na te o tutaj. To jest taka siła waszej relacji. Czy jest w niej możliwość zaangażowania? Co jest wasza siła? Już nie patrząc na te przeszkody, tak? Patrz, jaka jest duża siła. Te karty same wypadły w takiej ilości. Co jeszcze, co możesz zrobić ty, jakby w tej relacji, tak, dla niego, możesz po prostu ofiarować mu tą miłość, pójść do niego z tą miłością. Ty możesz od siebie to zrobić. Tam jeszcze w tamtym rozkładzie nie było nic takiego, żebyś ty ofiarowała mu jakieś uczucia. To pamiętasz, po tej stronie nie było żadnych, a więc tylko miecz. A tu jest pokazane jako rada, co możesz zrobić właśnie nie z mieczem do niego, tylko z sercem. Bo kielich zawsze oznacza uczucia. A co on mógłby zrobić? On mógłby zrobić to, że po prostu... Tutaj w tej karcie mamy skupić się na tym wszystkim, co go rani, odłożyć tą taką energię bojową, taką, te wszystkie miecze, które są tak bijane i tak po prostu rozważyć, a co, a jak, to zostawić wszystko, żeby ktoś mu tak poradził, po prostu tak jak mężczyzna, ten, tak jakby medytował, tak? On próbuje to wszystko myślami odsunąć od siebie. To, co on by mógł zrobić. Żeby on to wiedział, to super, to by naprawdę dla niego pomogło. Żeby on wiedział to właśnie, co chyba, że mi pokażesz ten filmik, tak? Czy będziecie szczęśliwi, gdyby ta relacja jakby doszła do skutku? To spójrz, kochana. Koście, tak? To jest jak koło fortuny w innej karcie. I księżyc. Jeżeli przestaniecie, tak jak tutaj właśnie... rozpaczać, się odgradzać. Tak samo tu, co było przeszkodą, te buławy. Przestaniecie robić takie między sobą takie bariery i nastanie ten dzień, tak? Bo przy księżycu pamiętaj, nic nie jest dokładnie widoczne, tak? Księżyc nam zasłania czasami całą prawdę. Różne to widzimy, różne barwy przy świetle księżyca. To jest zawsze pokazane coś ukryte. I czym, jak to by było na przykład, czy byście byli szczęśliwi, jeśli byście nic nie ukrywali przed sobą? To spójrz, kochana. Byłaby radość, naprawdę byście szczęśliwi byli. Radosny czas. Tam ile miłości było. Tylko on, widzisz, jak po jego tutaj jest bardzo duże. On ma jakieś problemy. On na pewno ma jakieś problemy. Czekaj, kochana, jeszcze może my tu dopytamy od jeszcze do nią, właśnie my spróbujemy do tego. Czy mogłam prosić podpowiedzi od aniołów? Czy on ma jakieś problemy? Co się dzieje u niego? Dlaczego taka energia jest? Dlaczego jest taki smutny i tyle mieczy? Czy ma jakieś problemy? Czy jest szczęśliwy, czy ma problemy? Czy mogłam prosić taką odpowiedź? Czy on jest szczęśliwy, czy ma problemy? Czy jest szczęśliwy, czy ma problemy? Tutaj mi pokazuje, kochana, że on ma problemy z kasą. Znaczy w sensie, no nie mówię, że ma, nie ma pieniędzy, tak? Ale chodzi o to, dlatego może być ta tutaj ta karta.
O, może, wiesz, no, różnie bywa. Czasami może ktoś nie pracować w tym momencie, może mieć jakiś podział majątku między małżonkami, może być, że pomóc mamie, może jakiś remont, może jakiś kredyt, no, coś z kasy, może dlatego być to i on nie ma głowy na przykład do czegoś innego. Czy ogólnie powinnaś jakby dać szansę tej relacji? Co by aniołowie radzili? Czy powinnaś dać szansę? Poczekaj, czy powinnaś dać szansę dla niego? Mogą prosić o kartę, czy powinnaś dać szansę dla niego? Czy mogą prosić jeszcze jedną kartę? Mogłabym? Nie, tutaj. Czy powinnaś dać szansę? O, kochana, spójrz. Znowu pieniądze przy nim. Czy widać szansę? Teraz jest, jak widzę, zajęty coś z sobą. Z jakimś, no i kręci pieniądze, tak? Czymś przyziemnym. Nie o to chodzi, że on się nie, na przykład by nie odzywał czy coś, bo tam się zastanawia, kogo wybrać. Nie. To są sprawy jakieś dosłownie materialne. Coś takiego, wiesz, jak naprawa samochodu, no nie wiem, remont domu, spłata pożyczki, o cokolwiek. To jest wszystko przyziemne. Czekaj, kochana, jeszcze spróbuję... Na przykład, te może karty, jeszcze o tych spróbuję dopytać. Czy powinnaś dać szansę mu, czy powinnaś czekać na niego, czy warto jest czekania? Czy warto jest, aby na niego czekać? Czy powinnaś dać szansę mu w tym wypadku? Czy powinnaś dać szansę dla tego mężczyzny? Czy powinnaś dać szansę dla tego mężczyzny? Powinnaś dać szansę dla tego mężczyzny. Czy powinnaś dać szansę dla tego mężczyzny? Okay. Powinniście siebie bardziej, lepiej poznać. Widzisz? Get to know each other. Powinniście dać oboje sobie szansę. I wasza miłość zmieni wszystko na inne, na lepsze. Spójrz, jak się poznacie. Myślę, że tak, kochana, myślę, że tak. Jeżeli potrzebujesz jeszcze zobaczyć, czy poznasz kogoś innego, to zobaczmy. Ale ja widzę, że też by było pięknie, gdyby to jakby, no wiesz, wszystko jakoś się zagoiło, uspokoiło. Tu też wygląda, że jest jakby potencjał w tej relacji. Bardzo, bardzo ładny kart. Bardzo. Ja uważam. Mimo tego smutku, mimo tych mieczy, wszystkiego są ogólnie, no wiadomo, już są czasami problemy, no nikomu nie jest łatwo w życiu, ale potencjał jakiś jest i widać, że przyszłość jest. Dobra, kochana, zobaczmy po prostu, czy powinnaś kogoś innego szukać, czy ktoś inny w twoim życiu się pojawi. Jeżeli nie on, teraz zapomnijmy o nim. Pytajmy, czy ktoś inny w twoim życiu się pojawi. Jakiś inny mężczyzna. Czy ktoś inny pojawi się w twoim życiu? Bardzo proszę, karty pokażcie. Czy ktoś inny pojawi się w twoim życiu? Jakiś inny mężczyzna. Czy ktoś inny pojawi się w twoim życiu? Kochana, powiem ci co, tak. Na początek, moja kochana, to powinnaś w sobie zbalansować wszystkie uczucia, wiesz? Tak jak widzisz, ten anioł przelewa z kielicha do kielicha wszystko. Jeżeli w tobie jest złość, czy jakaś nierównowaga, tak? Czy jesteś zawiedzona, czy po prostu nie ma tego, że jesteś radosna i tak jakby realistycznie patrzysz, tylko po prostu coś chwiejne są twoje emocje, to najpierw powinnaś popracować nad sobą, szczególnie, że tu jest karta gwiazdy. Ona zawsze mi pokazuje uzdrawianie duszy, nie tylko ciała. Czasami pokazana jest przy różnych dolegliwościach, ale tu akurat w tym wypadku przy tej to tylko wnętrza człowieka. Ty powinnaś po prostu popracować nad sobą, uspokoić swoje emocje, na pewno, zanim jakby ruszysz z tym do kogoś innego, ponieważ o to pytałam o innego mężczyznę, tak?
żebyś przestała rozpaczać nad tym. Zobacz, znowu u was, u ciebie, bo już teraz pytamy o ciebie, ale przedtem był tamtego pana, tak? Tego twojego, którego pytasz. Znowu ta sama karta, piątka pucharów, że trójka się rozwaliła i twoja rozpacz. Ty podobnie czujesz tak jak on. Nie widzi on, że z tyłu są jeszcze dwa pełne, z którego można czerpać radość. On rozpacza nad tymi, których już nie ma, niepotrzebnie. Trudno, rozlało się, trzeba się odwrócić i iść tutaj, w tą stronę. Zobacz, dziesiątka buław. On idzie z tymi buławami, ale ta droga jeszcze jest daleka, tak? Naprawdę jest mu ciężko, lada momentu to wszystko upuści. A nawet jak nie opuści, to będzie jeszcze mu bardzo ciężko tam dojść z tymi buławami. I osiem monet. Tu widzisz, jak jest praca, tak? To ja ci powiem tak, że najbliższy czas, ja tu nie widzę żadnego mężczyzny, oprócz tamtego, ale do tamtego też powinnaś mieć cierpliwość. Sama widziałaś, kochana. To tak, tu żadnego mężczyzny nie ma. To jest tylko dla ciebie rada, tak? Na ten czas, co możesz zrobić, żeby po prostu otworzyć serce. Jak będziesz emanowała taką dobrą energię, to może w tym życiu ktoś się pojawi, chociaż tamten uważam, że jest jak... No widziałaś sama, tylko cierpliwość potrzebna jest, tak? Bo on jakieś ma problemy. A tutaj, żeby w ogóle, jak nie on, ktoś inny, czy nawet on, tak? Dlatego ta cierpliwość tam była. To dopiero zrobiliśmy dla ciebie rozkład szerszy. To teraz widzimy, że tu masz nad sobą popracować. Po prostu zrównoważyć tą emocję. Jeżeli jesteś w środku, taka wiesz, jak może powiedzieć, roztrzęsiona, ale w cudzysłowie, tak? To powinnaś uzdrowić swoją duszę. Poprzez czy medytację, czy coś. Dużo jest różnych dostępnych środków, co można się wyciszyć, tak? Przestać rozpaczać tym, to co się nie udało. Bo tak naprawdę duży ciężar niesiesz na swoich ramionach. Dużo cię pracy jeszcze czeka, żeby ten ciężar zwalić i żeby to wszystko zrównoważyć. Żeby to po prostu, żebyś się czuła tak, jak miałaś tam naście lat, tak? Bez żadnego bagażu doświadczeń. To jest bardzo taka do ciebie, o widzisz, od kart, taka rada, taka dodatkowa. Jeszcze byśmy mogli dla ciebie, kochana, zobaczyć tutaj, co tu dla ciebie, bo jak ty życie by mogło pokazać, co tu... jak tak ogólnie, już nie do tego, bo patrzyliśmy na tego mężczyznę, tak? Patrzyliśmy na innego mężczyznę i ogólnie spójrzmy na twoje życie. Co dla ciebie, kochana? Czekaj, tylko otworzę twój ten, bo mi chciałam, żeby twój wiadomość była tutaj, ponieważ to jest zawsze jakieś mi nawiązanie do twojej energii, to co wysłałaś tutaj, to twoje imię. Ja próbuję to na to patrzeć, mi zgasł telefon. Hej Magdusiu, co jakieś mogłabym zobaczyć, jakieś karty dla ciebie na najbliższą przyszłość? Jak to wygląda oprócz tego wszystkiego, co widzieliśmy? Czy jeszcze jakaś wskazówka? Bardzo proszę. Moglibyśmy zobaczyć, co jeszcze Magda czeka w najbliższej przyszłości. Jak to wygląda wszystko i życie? Wygląda to, jeśli cię będzie wyglądało, czy mogę zobaczyć jakieś karty. Magdy, bardzo proszę o pokazanie. Za bardzo chcę się pokazać. Bardzo proszę. Kochana, powiem ci tak. Powinnaś, tak jak tam była z tą medytacją, powinnaś się wyciszyć. Gdy wschodzi słońce, wstań może czasami wcześniej, troszeczkę wcześniej niż ktokolwiek wstanie, z kim mieszkasz. Daj sobie to chwilę czasu, żeby posiedzieć nawet w kuchni przy oknie, popatrzeć na jak życie budzi się. Znaleźć sobie jakoś odrobinę radości, jakieś motywację i jakieś po prostu iskierkę, żeby można było zrozumieć, na czym polega życie, tak jak tutaj właśnie ona siedzi, ta osoba. I tak naprawdę skupiona tylko na sobie, nie gdzieś nie spieszy, nigdzie nie pędzi, nie myśli o problemach, nie myśli o czym, tylko wsłuchuje się w siebie. Mogłabyś jeszcze zobaczyć, czy przyglądałaś kiedykolwiek się tak krytycznie, ja tylko mówię krytycznie,
w lustrze, zobaczyć siebie. Tak jak czasami koleżanka ci pyta cię na przykład, weź powiedz mi, co powinnam zrobić. Czy łatwo jest czasami doradzić komuś? Czy mogłabyś w ten sposób spojrzeć na siebie, na swoje życie i w lustrze, tak jak dla innej osoby, doradzić, co powinnaś zrobić? Gdybyś doradzała na przykład dla najlepszej przyjaciółki, co by się doradziła w swoim wypadku? I kochana, powiem ci, że powinnaś wyjść z tej jaskini, tego takiego smutku. Te wszystkie karty nawiązują do tego samego. Wyjść z tej jaskini, wyjść, troszeczkę zajrzeć do swojego wnętrza. Tam bardzo dużo było takich kart. I po prostu bardziej mi się wydaje, ten wszystko, co jest dla ciebie tu taki przekaz, ci aniołowie, wszystkie karty, żebyś zaglądała w swoje wnętrze. Tam znajdziesz odpowiedzi, tam znajdziesz szczęście. I tam znajdziesz tą drogę, którą będziesz umiała sobie obrać bez pośpiechu, żebyś znowu nie popełniła czegoś nieprzemyślanego, czy błędu. Żebyś po prostu dobrą drogę wybrała tym razem. To trzeba by było chyba sobie troszeczkę nad sobą popracować. To dla twojego dobra, kochana, by była naprawdę. Spójrzmy jeszcze na te kwestie, co pytałaś z domem. Spójrzmy. Czy powinnaś w tej sytuacji, w tym momencie rozważać kwestię sprzedaży tego domu? Czy zostać tam w tym domu? Czy ruszyć w świat? Czy się wyprowadzić? Co powinnaś zrobić w kwestii z tym domem, o którym pytałaś, w tym miejscu, gdzie mieszkasz? Co powinnaś zrobić? Co powinnaś zrobić? Proszę, karty tarota, podpowiedź. Czy powinnaś sprzedać ten dom? Jak wygląda ta sytuacja twoja pod tym względem? Jak wygląda kwestia tego domu? Czy powinnaś sprzedać go? Czy raczej zostać w nim? Czy sprzedać, czy w nim zostać? Czy powinnaś sprzedać, czy w nim zostać?